Jestem myśliwym koła łowieckiego numer 3 w Lublinie Jeleń i poluję ponad 20 lat. W związku z tym, że borykamy się z dużą ilością szkód łowieckich, wpadłem na pomysł taniego urządzenia odpłaszającego dziki. Jest to pułapka na myszy kosztująca 2,50 i po minimalnych wstawkach metalu może ona być urządzeniem odstraszającym dziki. Przeróbki, jakie dokonałem, jest to wstawienie blaszki 2 mm grubości. Otwór, wchodzi tutaj nabój hukowy 5,6 mm bez pozwolenia, zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji. Jest to bardzo proste urządzenie, nie robiące szkody w terenie ani innym osobom, które tam przypadkowo by na to natrafiły. Działa to wszystko jak w pułapce na myszy. Naciągamy to urządzenie. Tu jest podczepiona nitka, i przy pociągnięciu urządzenie zwalnia język, tak zwany spustowy, dając efekt hukowy. Najlepiej to przymocować jest do kijka jakiegoś drewnianego, takiego, żeby się nie rzucało to w oczy. Żeby komuś się to nie przydało, czy coś. Ja skonstruowałem drugie urządzenie, bardziej efektywne. Można dodatkowo założyć nabój hukowy. Bardzo dobry efekt daje dźwiękowy. Druga pułapka jest tego samego zastosowania. Też nabój odpalający, leciutkie pociągnięcie nitki, zbija mechanizm. To urządzenie po odpaleniu wyrzuca tutaj założony ładunek hukowy nad ziemią, daje efekt hukowy. Dzik, słysząc taki huk gwałtowny, nie ma szans, żeby pozostał na uprawie dalej. Po takim efekcie dźwiękowym dzik jest szokowany i niechętnie wraca ponownie na tą uprawę. Mówimy. Działa to w ten sposób, że daje inny efekt dźwiękowy niż działko, które daje efekt dźwiękowy systematyczny. I dzik się do tego przyzwyczaja. Hukowo. Daje większy efekt i można sobie to ustawić na różnych wysokościach celem odpłoszenia dzików. Pokazuję to, jak to wszystko działa. No to będzie... na uprawę i odpala ten ładunek wybuchowy. Wykonałem kilka takich urządzeń dla kolegów z innych kół i twierdzą koledzy, że jest to urządzenie bardzo skuteczne w ochronie upraw.